tego. Panie Merejanie, co by chciał Pan przekazać dla młodego pokolenia? Jakie wskazówki na przyszłość, jakie wskazówki do życia poprzez wszystkie te zdarzenia, które Pan osobiście musiał przeżywać, kiedy Pan był młody? Więc na cóż mógłbym przekazać? Chyba to, co najważniejsze, że nasze pokolenie było wychowane w rodzinach patriotycznych, w atmosferze ciepła, miłości. Szkoła nas również patriotycznie wychowywała. Kościół nas patriotycznie wychowywał i my te wartości mieliśmy w sobie. To nie my wytworzyliśmy, nam przekazano to. I właśnie to my byliśmy i przetrwaliśmy, wykonywaliśmy służbę dla narodu, dla ojczyzny, ale to nie nasza zasługa, to ci, którzy byli przed nami. I ja chciałbym tym, którzy będą po nas, już są po nas, już są widoczni, przekazać to samo. Miejcie marzenia. Walczcie o przyszłość. A przyszłość można zrealizować w oparciu o państwo mocne, o jakieś rządy, które prowadzą do jakiegoś celu, odbudowują potęgę narodu, bo to jest wasza przyszłość i przyszłość waszych rodzin. Dzieci będą wychowywane, jeśli my zaniedbamy i państwo, kościół, szkoły, no to do czego to doprowadzi? Do chaosu kompletnego. I czy w tym widzicie przyszłość? Nie. Musicie po prostu zacząć analitycznie myśleć. Myśleć, zastanawiać się i nie brzydzić się polityką. Polityka to wszystko to, co nas otacza. I to, co się dzieje, to wszystko będzie przyszłością waszych rodzin i trzeba to podsycać, ten ogień, który w tej chwili jest. I nie dopuścić do tego, żeby to się zawaliło znowu i znowu nastąpiło dziesiątki lat chaosu, czy nawet setki lat. Nie wiadomo, czy z tego będzie można nawet wyjść. No to taki mój przekaz. I pamiętać, że dzieci wychowywać w miłości. Z przymusu nie można do niczego przymusić dzieci. Dzieci trzeba wychowywać tak, żeby oni mogli wyrażać swoje zdanie, wypowiadać się na każdy temat, dyskutować, ukierunkowywać, ale delikatnie, tak? No i to w tej chwili nasze zadanie jest, żeby te wartości różne przekazać, a później wy następnym pokoleniom przekażecie swoim dzieciom, wnukom, prawnukom, tak jak ja w tej chwili mam dzieci, wnuków, prawnuków, a w okresie tych 10 lat więzienia marzę tylko, żeby wyjść, dotrwać, założyć rodziny, mieć dzieci, wnuków, prawnuków. Doczekałem się tego. Jestem szczęśliwym człowiekiem, spełnionym. I wy tak możecie, takimi możecie być. I tego wam życzę serdecznie. Dziękujemy wam.